jest to niezwykła okazja, żeby wymienić się doświadczeniami, żeby się czegoś nauczyć od kolegów, którzy gdzieś tam w tym fachu są już doświadczeni i to doświadczenie mogą nam przekazać. Od takich szczegółów technicznych, grania na instrumencie, przez podejście do muzyki, po wspólne też jamowanie, granie, które też jakoś bardzo też rozwija i pozwala się słuchać z muzyką, nabrać swobody w muzykowaniu, wzbogacić swój język też artystyczny. Ja mam swój sposób uczenia, który jest, bo ja chodziłem do szkoły nie za długo i ja już prawie 15 lat jestem na trasie i mam swoje sposoby, jak widzę, mam przekazy, czy po prostu widzę, mam przegląd, czy vision od jak student musi się uczyć i fajnie pokazać tego, że to jest, nie jest, nie ma żadnej, wiesz, pressure, czy to jest, musi być luz. I to jest, jazz jest, to jest tradycja, która jest, po francusku się mówi tradition orale, to jest, które się, to jest osoba do drugiej osoby, a nie przez papier. Jak jesteś obok studentu i pokazasz, jak się to się stwarza, to ten dopiero student może łapać esencję od co ty robisz i on robi tego po swojemu i potem on do drugiego będzie robić tak samo. I to, ja uważam, że to jest bardzo ważne. Można się dowiedzieć rzeczy nurtujących, które wcześniej, powiedzmy, nawet nie miałem pojęcia. Bardzo mi pomogło na przykład rozmowa o skalach albo rozmowa o zadęciu. Do tej pory nikt mi na ten temat nie powiedział tyle rzeczy, co właśnie ci młodzi ludzie. A być może to też dlatego, że mają takie świeższe podejście z zachodu, że tak powiem. Tutaj zupełnie inaczej tego nauczają, a jednak tam, powiedzmy, nie wiem, z Francji albo z Kanady zupełnie mają inne podejście do niektórych spraw, co mi się wydaje bardzo ciekawe i pomocne, także jestem bardzo zadowolony z tych warsztatów. Mają cały inny wygląd na, czy percepcję tego jazzu i dla mnie to jest bardzo warte, bo oni mają, tutaj zależy, może jeden ma studiował muzykę klasyczną, ale z takim sposobem i drugi ma coś innego, czy więcej, nie wiem, fusion, ale to jest fusion po polsku, nie jak fusion jak mamy w Kanadzie, to jest całkiem coś innego. I to dla mnie to jest bardzo ważne i to jest bardzo, bardzo fajne, bo ja tutaj się uczę, to jest coś innego, inny sposób myślenia całkiem i to jest bardzo fajne. Zawsze gdzieś tam w kontakcie z innymi muzykami się wymienia, jakieś tam szczegóły techniczne, czy jakieś nowe frazy, czy właśnie wymiana też różnych doświadczeń, bo każdy muzyk ma inne i każdy gdzieś tam ma swój zbiór doświadczeń, z którymi może się wymienić i wzbogacić doświadczenie też innych muzyków. Przyjechała, o Boże Święty, 8 tysięcy kilometrów, panie Żaku, 8 tysięcy kilometrów, tak, w linii prostej jest.
samolotami. Drodzy Państwo, przylecieli do nas i cieszymy się bardzo, dlatego że Quebec w Polsce to jest przedsięwzięcie takiej korporacji non-profit, która szerzy kulturę polską w całej Kanadzie i w prowincji Quebec, ale teraz, że tak powiem, odwrotnie chciała zaprezentować trochę muzyki w wykonaniu artystów quebeckich, trochę filmów, bo będą od 2 kwietnia prezentowane w kinie Neva. Będzie też koncert jeszcze jeden, 2. Zapraszam wszystkich serdecznie. Dla mnie to jest naprawdę przyjemność pokazać w Kanadzie, jaki jazz jest fajny w Polsce. I ja uważam, że ten jazz, polski jazz jest naprawdę specjalny i warto go pokazać wszędzie i jak najbardziej posłuchać. Będę w tym roku, jak wrócimy do Montrealu, to będę nagrać trzecia płyta z odlotem i potem za 5 czy 6 miesięcy jeszcze będę wrócić do studia, żeby nagrać album, ale z wielką orkiestrą, to znaczy Big Band plus kwartet smyczkowy. I teraz tak piszę do tego. To jest bardzo dużo roboty, ale to jest taki, od dawna chciałem zrobić taki projekt i teraz, no, dlatego, że dostałem nagrodę, mam studio za darmo i tak dalej, to myślałem sobie, no kurczę, muszę zrobić. jak z Adamem, jak z Frederikiem Lali, to znajdę pieniądze i będę robić ten projekt. No. W Ameryce czasami nie jest takie otwarcie do tego jazzu, który jest, nie wiem, więcej nowoczesny i tutaj w Polsce możesz stwarzać więcej taki jazz, może być taki, nie wiem, żywy. Uważam, że w piekarni to jest, żurek jest po prostu pyszny i Jurek jest niesamowity, pani Kamila też i jak coraz najbardziej próbuję wrócić raz, 2 razy w roku, żeby tutaj grać, bo ja uważam, że tutaj jest po prostu niesamowity i takie miejsce nie ma wszędzie na świecie, tylko tutaj.